No ale to stary jakiś. No ale zawsze zdjęcia robi. Jak zdjęcie będzie niewyraźne, to nie będzie mi zresztą szkoda. Bo z szoka żaden pan. Jedno tło. Patrz, ja ci kurde dopierdolił w każdej sytuacji. To ci musi być maruda. Nie brałem unterstützą! Noż kurwa Bart, jak się tak szybko zaleciał? Znalazłem zdjęcie jego. Ale wiem, gdzie jesteś. Nie biegnij tam. Z prawa na prawo Marta leci. Powtórz. Teraz po nim będzie. No kurwa. Ja tam... Dugna wprost. Wiem, wiem, Marta leci. Coś tu... O, dobra, jest. Dobra. No, spróbuję. Stetetki go? Nie, ja go stetetki... Stetetki go załatwiłem przecież. Nie, zostaw czołg, zostaw czołg. Bart, wysiadł. A nie, kurwa, wsiadł. Wygląda mapa. Jeszcze nie mam okazji jej odwiedzić. No coś tu. Ja tu też pierwszy raz gram. To Asie za tobą jest. Jestem dosyć pozytywny. No to dobrze byłem odwrócony. Z tego co pamiętam, to mapę z Fall Barbarossy, to trzeba te 3 punkty przyjąć. Dlatego gram na Night Fightach, by nabić na nuba haczyku.
To byś musiał grać sam ze sobą. Barcie, ty też masz różnicę? A, dobra, tam dalej był tank, ale już nie był. Rozpierdalacz. Trzeba napierdalać, a potem nie ma opierdalania. Tak, a niby tyle potrafiła. To bieda dla niego. No, no ponoć to lepsze. Tyła. Jeszcze. Jeszcze nie pokazuje. Och, headshot ginekologowi. To było coś miłego. KV2, behind you, watch out! Ty, tylko nie na, na fotce.pl takie zdjęcia nie dawaj czasami. Ups, Bart, dla ciebie robota. Tu i focie, z lustrem i lustrzanką. No, i z dzióbkiem takim ładnym. Jak M. A, idź ty precz. Klimat oj, był nobem, mówiąc dzisiejszym językiem. Ale tank się liczny. No. Opłacało się. Lajcikowy szok. Szoka ci zrobię, to będziesz na zdjęciu wyglądał tak jak... As, dostał. Niedługo zamieszczę. Dosyć dziwnie wygląda ten Budapeszt. Oj, SS Mani po drugiej stronie. Oni się nazywają Wafelsi. Ciskiem na Niemców. Tam snajper! Czyli ogólnie... Bo Ignat z naciskiem na Albańczyków. To tak wszyscy wymordowani alkoholem, że nie ma, że nie chce to zastanowić się, kto mógł powołać gestapo do życia? Bo... No właśnie nie. Pewno ktoś to miał w tym interes. Ja stawiam na Ignaca. Nie, Bart? ja to NKWD tworzyłem. Razem z Igrasofem. No, zdradź nam tą tajemnicę, jastro. O, szok jeden na przykład. Szok jeden? Tak, że to Göring, a to. Czego dowódcą był uśmiechnięty Albert? Pewnie był dowódcą Ignaca, tylko gdzie i kiedy. Luftwaffe. Oj, to wasza. To w Białymstoku to bardziej opcja, jakaś kaukaska dominuje, a nie Pruszków czy Wołomin. Opcje są takie pojęcia. Oj, o Kononowiczu ciszę ostatnimi czasy. A miało mieć 200% poparcia. A miałoby nic nie być. A, no niby był. Ja bym na to czekał, na taką akcję. Od ruskich trzeba było bomby pożyczyć. Może chętnie by dali sami. No. Atakuję, ma bieg! Fajnie, hik. Za dużo wafelców, kurde, wystrzelałem. No, w ogóle ten serwer to już jest ten nowy serwer, to jest cały czas stary serwer, bardzo. A kiedy można spodziewać się nowego? Żeby nowe błędy poznać jego. Kurde, mam wrażenie, że jak mnie tak wyrzuca z serwera, to mi kurde wszystkie nabite kile kurde kasuje. To były... można powiedzieć, że miałeś szczęście. Może to była skacząca Betty. Ale skąd miał się ciągnąć?
prawej, Bart, z prawej, ale dobra, z tyłem, czekaj. A co się będę przejmował? I no co, to Steam nie ma problemów z tobą, tylko ty ze Steamem. Ja myślałem, że ogólnie Steam ma problem z samym sobą. Pobór, to ja ci powiem lepszy kawał. Jaki pobór? Jaki pobór? Szarek już bił, także... To dużo ludzi się pojawia na tym mumble. Nie wiem co, ale chyba większość kolegów z Nimba się obraziła Szarek, bo jednak są bardzo wrażliwi na antysjonistyczne dowcipy. Czemu? Ze względu na prezentowaną przez nich opcję polityczną. Ja może... Szaliczku, taką starszą wersję ze mną, znam, wiesz? Jakie pieszczotliwe dziadek się do swojego wnuczka przydronego. Bo Szaliczek jest taki fajny. 3 millions. 3 miliony? Ja tu usługiwania Niemcom. Trzeba zacznę znowu grać medycie. Bo za medyka jest najwięcej ekstra. Kurna za zwierzyniec. A się za tobą. Bart, powinieneś w tym... Powinieneś teraz dawać bany na to. Psychiatryka, nie bany. Nie bany. Czuję się jak w Mołdawii, na rynku. A byłeś? A już byłeś? To ty nie wiesz, co się w Mołdawii dzieje jeszcze. Asi, zatrzymaj się. Jestem z tyłu, 10 metrów od ciebie. Czołg, przodu. Dobra, jedź. Co kurwa? Od lewej, czołg od lewej. Czekaj, dobra, czekaj, na 11 będzie. Ma 1:11. Ja już zdążyłem uciec. Czemu uciekasz z pojazdu? Bo nie chcę ginąć za matuszkę Rosję. Nie lubię Stalina, ma zły wąs. To on jest matką? Tak, dziś Asie. Zaraz ich porozjeżdżamy wszystkich. Mimo, że jestem spity, potrafię dalej walczyć. Tak. Mam wartość bojową. Dlatego jasne. Wziąłem a, cię Szarik, ze sobą. Szarik, powtórz. Szarik, powtórz. Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. Ćwiczył przed lustrem. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the boat. Get to Soviet the boat. Soviet methods are get more down. Economical. Get down. Get down. Soviet methods are more economical. Ostatnio oglądałem film ten ze Schwarzeneggerem. Gliniarz w przedszkolu. O, Gerary. Weź Bart, jak ktoś ten, zrób taki kurde miks, wiesz, pada, wiesz, żołnierz i Szarik i Sapien, get down. Sakrybne. Bart, słuchaj,
Chopa. Bart, ja mam prawo jazdy, więc mogę prowadzić takie pojazdy. Popijaku. Bo ma potrzeby, kurde. Oznaczyć drzewo. To do Szarika byłoby podobne, a nie do Sapienza. Szarik musi oznaczyć... Co? Jaskier, ty nie insynuujesz. Jaskier, ty chyba wypiłeś więcej niż Szarik dzisiaj. Ja jestem w pełni, albo prawie w pełni możliwości umysłowej. Szarik pojechał po prostu oznaczać linię frontu. Nie. Nie. Nie pić. Fuck off, you piece of shit. Sapiens. Równie dobry jest ten Steven Seagal. On by pokonał by Schwarzeneggera. Tak, jak... A tam ale w długo... jednym filmie z Seagalem, to chyba właśnie pamiętam, czy Seagal, ale dostał postrzał z pompki, au au. Dostał drugi postrzał z pompki z przyłożenia, au au. Ale no sorry, ale... przez okno i pociągał się dalej i przeżył. Ich wszystkich lewą rękę. Macie coś do pisania? Mamy. Już włącza światło i zapisuje. Okej, jestem gotowy. Zaczekam na ciebie. Okej, to już się szykuje. Ta maksyma brzmi... Piszesz? Okej, jestem gotowy, jestem gotowy. Dobrze. Respue quod non est. Czyli w tłumaczeniu na polski odrzuć to, czym nie jesteś. Czyli być sobą. I ja to miałem na ścianie napisane. Postępowałem według tej reguły. No i miałem parę dziewczyn, które dały się na to nabrać, oczywiście. No powinno się wspierać tych upośledzonych od urodzenia, a nie kurde. Upośledzonych, bo ona ma zawsze urodzone. Dokładnie. A to, ale my cię już tak nich, wspieramy, kurde, że już bardziej nie można. Dezynfekując. A ty jesteś niereformowalny. Ty jesteś niereformowalny. Jak ZUS. Raz, kurde, do dziury to się zdejmą. Tu nie ma dziury. Tutaj w Tinesie jest ukryta opcja niemiecka. Wejdę do twojej dziury razem z tobą. Dosyć duża już widzę jest. Aż szwaba. Pięknie, ale zginąłeś w śmiertnym boju. A ja znowu za Bartkiem, kurde. Jedyni, którzy przeżywają. No tak, wolisz, kurde, ale ham. Wolisz, żeby ci Niemiec wbił bagnę w dupę niż kolega, no ham. Przecież, kurde, ode mnie się niczym nie zarazisz. A tak ci Niemiec, kurde, prześwidrował. Ja gram tym. W okopach Fritz. Yeah. Jeden kurde ronowiec zdjęty. Na koniec boom. No bez przesady. Bomba ludźmi przewali, z turkiem jakimś. Dajcie ten Arat Real. Dostał. Jak to, jaskrze oberwać w pysk 152mm pociskiem? O wadze 20 dzielane, tylko któryś z was stosuje cheaty i za to pierdzielał już sobie graczy, tak mówił Szarik. Ejnio. Tak mówił Szarik, zanim się utopił w klonie. Który założył klan, tam siódma dywizja piechoty zmechanizowane. I Bart cał ruskich, bo Bart, szczerze mówiąc, mimo wszystko, że nie mam nic do niego, że jest ze Śląska, to jednak jest strasznym germanofilem i rusofobem, co trzeba jednak przyznać. No, to też rusofobem. Ja rozumiem, jak ktoś jest rusofobem i germanofobem jak ja, ale jeżeli jest rusofilem, a to tfu, germanofilem, a rusofobem, no to ludzie. Zero kultury. Ale od was, w sensie masz na myśli nas, czy masz na myśli was? Bo niedawno jak był konkurs Eurowizji, to jakoś tak wykazywałeś takie, no, federacyjne, no, wiesz, o nas. I nawet Mazowsze zaliczyłeś do was. W Holandii 3 lata temu, 4, Niemcy się z nami, 4 chyba, Niemcy się z nami napili na zawodach radowskich.
Wszystko było fajnie z Niemcami, dopóki się napili. Inwazję na Polskę znowu chcieli robić. Zrobili taką inwazję, że rano dwóch bez zębów było, kurwa, z podbitymi oczami. Tak, tak. Dobrze, wytraci zęby, skurwysyny. Myślały, że są tygrysami. I pancer na pięć rzeczy pospolitej. O, Barcie, nieładnie. Nie wiem, za co cię skrytykował Jaskier, ale się do tego przyłączę.